Co oni w tych komentarzach tak piszą pod filmami, żebym przestał pić przed nagraniami? Przecież ja nie piję, o co im chodzi? Co, już nagrywamy? To czemu nic nie mówisz? Weź ostrzegaj, jak włączysz kamerę. To co? Zaczynamy! Witajcie pogromcy. Muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczyliście. W ciągu ostatnich paru dni przysłaliście mi aż 8 nowych filmów na konkurs. Gdzie przez cały miesiąc tyle nie przyszło, a tu przez w ciągu tygodnia nagle takie zainteresowanie. Konkurs jeszcze trwa, także wysyłajcie. Jeszcze zastanawiam się, ile go przedłużyć, czy do końca miesiąca, czy do połowy. Dam znać w przyszłym tygodniu. Na pewno do końca przyszłego tygodnia. Czyli ten tydzień i następny. A może do końca miesiąca. Jeszcze zobaczymy, żeby też nie trwało za długo, bo już w sumie pracy jest sporo. To co? Zaprezentuję wam je. Prace będą na różnym poziomie, bardzo ciekawe. Mi się miło niektóre oglądało. W sumie wszystkie się miło oglądało. Niektóre filmy są w większości stworzone z rzutu z gier, a w innych akcja dzieje się w terenie. To co? Zacznijmy może od tych, gdzie większość dzieje się z rzutów gier, z rzutu ekranu na przykład, a potem przejdziemy do tych filmów takich bardziej terenowych. Zacznijmy od gracza ZW Buddy. Merry Christmas, everyone. Dobrze, przejdźmy teraz do filmu SW Vargor, tak się nazywa gracz, który przesłał ten film. Zapraszam do oglądania. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And super, zatem obejrzmy teraz film gracza Robinek. Robinek, muszę przyznać, że masz całkiem fajny głos. Taki radiowo-youtuberski. Obejrzyjmy. Czy masz dość siedzenia w domu lub w szkole i nudzenia się cały czas? Czy masz dość grania w te nędzne gry na twój telefon? To koniec twoich zmartwień! Ja jestem Robinek i przedstawiam ci Pogromców! Chcesz mi powiedzieć, że nie słyszałeś o tej grze? Błąd! Teraz w ramach pokuty musisz mnie wysłuchać! Budzisz się twarzą w twarz z rozcieczałym wilkiem chcącym cię pożreć, ale na szczęście wyposażony jesteś w swój podręczny ekwipunek, dzięki któremu możesz go pokonać. Gratulacje! Udało ci się! A teraz możesz zostać najpotężniejszym, najbogatszym,
najbardziej popularnym i wyśmienicie uzdolnionym wojownikiem pierwszej klasy, jakiego widział ten świat. Lecz najpierw rozgrywaj emocjonujące bitwy w Koloseum, walcz na arenach gladiatorów o sławę, pieniądze i kobiety. Pokonuj dzikie bestie na wymagających wyprawach po kryptach, lasach i innych dungeonach. Wykonuj najazdy na pobliskie wioski lub bandytów i grab z nich pieniądze i punkty doświadczenia. Możesz także znaleźć swą wymarzoną gildię z genialnym towarzystwem, które pomoże ci w każdej potrzebie. Razem z nimi walcz w turniejach i wojnach klanów. Podbijaj terytoria w bitwie o tron lub oblegajcie wspólnie wieże wroga. Bierz codziennie udział w turnieju bohaterów, w którym najlepsi z najlepszych walczą między sobą. Zapisz się na inwazję, gdzie wraz z innymi poszukiwaczami przygód wyruszycie przeciwko hordom nieprzyjaciół, aby odkryć wejście do skarbca i zdobyć niezliczone skarby. Oczywiście każdy chce je mieć dla siebie, więc lepiej uważaj na siebie. Wykonując te czynności będziesz zdobywał złoto i srebro, które możesz kupić w sklepie. Ale to droga dla mniej wybitnych poszukiwaczy. Za tę walutę możesz ulepszać swoje przedmioty, kupować nowe, ulepszać swoje statystyki, a nawet uczyć się specjalnych umiejętności pomagających w walce. Po długiej walce i ulepszeniach staniesz się bogiem areny i postrachem wśród słabszych. Więc na co jeszcze czekasz? Pobieraj pogromców na swój telefon i graj z nami już dziś. Okej, przejdźmy teraz do gracza Predalien. Film jest, muszę przyznać, bardzo fajny, fajnie nakręcony. I muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczył, także no co mogę powiedzieć, no zobaczcie. Jak wam się podobał, bo mi się bardzo podobał. Przejdźmy teraz do kolejnego filmu, który przysłał gracz Max. O łosiu? Obejrzyjmy. Teraz film gracza Matim, który odwiedził bratnią Rosję. Przynajmniej tak w filmie, z filmu wynika. Obejrzyjmy.
Następny film został nadesłany przez gracza Grzybekkę. No to co, po raz kolejny mówię. Oglądamy. I ostatni już film. Muszę uprzedzić, że są tu wulgaryzmy. Ja nie chciałem tego cenzurować. Nie ma tam dużo tego, ale tam gdzieś tam coś się wymsknęło temu graczowi. W ogóle ten film to taki trochę dziwny. Trochę zabawny. No to no, oglądamy. Stop, kurwa! Zatrzymać internety! Przemyśl dwa razy, zanim polecisz dalej z tym filmikom, bo może całkowicie zmienić twoje życie. Możesz teraz zostać bezdomna. Albo jeszcze jaka inna cholera. Nie wiem, jako to babuć. Albo inne skurwysyn, co gubije jego bab. Duża ilość cyferek przy twoich statystykach jest aż tak ważna? Kup nowe wyposażenie. Sprzedaj w tym celu nerka. Po co ci nerka? Przecież masz dwie. Albo sprzedaj też druga nerka. Kupi za to jeszcze więcej wyposażenia i będziesz miał jeszcze więcej cyferek przy statystykach. O, ta piękna amuleta. I wartość wynosi tyle, co cena super szybkiego sportowego samochodu jak ten. Czy widok taka piękna maszyna nie sprawia, że chcesz porzucić maszynę w tej grze? Nie, chcesz jeszcze więcej. Sprzedaj swój piękny rodzinny dom po ojcu. Sprzedaj swój ukochany samochód rodzinno-sportowy twojemu ukochanemu sąsiadowi. Pożycz od niego jeszcze więcej pieniędzy i zainwestuj wszystko w tę piękną grę. mrush.pl. Ogromcy. Zapraszamy. To już wszystkie filmy nadesłane przez was na nasz konkurs. Przypominam, konkurs nadal trwa, możecie wysyłać, bo mam mnóstwo wiadomości w grze z zapytaniami o termin konkursu, kiedy się kończy, czy można jeszcze wysłać pracę. Fajnie, że się zainteresowaliście i naprawdę niektóre, no, widać, że niektórzy bardzo się starają, żeby coś fajnego nakręcić. W sumie wszyscy się starają, no nie mogę powiedzieć, że niektórzy się starają, bo no, każdy się stara jakoś tam na swój sposób. Jedni tak trochę idą troszkę łatwiejszą drogą, tam screeny z gry tylko dadzą, ale to też fajnie zmontować, to jest sztuka. A inni no próbują coś tam w terenie, coś tam pomieszać. No fajnie to wygląda, no, ogólnie fajnie. Już teraz uważam, że konkurs wyszedł fantastycznie. Cieszę się, że wam się chyba też spodobał i że zaczęliście brać udział w tej zabawie, bo się martwiłem, że wezmą 2-3 osoby i znowu konkurs nie wypali i skończę w pośredniaku i tyle z tego będzie. Przypominam, są wysokie nagrody w tym konkursie, 25 tysięcy złota nawet oraz tam no diamenty, już nie pamiętam, i tam za następne drugie, trzecie, czwarte miejsce też sporo złota można zgarnąć oraz te fantastyczne koszulki, których nie widać. Takie koszulki będą też do wygrania. No to co, no wysyłajcie jeszcze te filmy, no. Co mogę powiedzieć, no czekam. No co, do zobaczenia, widzimy się niebawem, mam nadzieję, że przedstawię wam kolejne filmy. Strasznie mi to skrzypi skrzesło, także zrzuta będzie na nowe krzesło dla Figi, bo tu się nie da pracować, poza tym nie mam się jak oprzeć, to jest krzesło barowe.
To jest niemożliwe, żebym ja do takim przecież musiał robić, także zrzuta na porządny fotel dla figi gamingowy albo inny, nie wiem. Zróbcie zrzut. Pozdrawiam.